Dzień dobry Państwu. Jarosław Bardowski, kandydat na wójta gminy Lubań w wyborach przedterminowych w 2021 roku. Dzisiaj będzie krótko. Jestem po kolejnym dniu spotkań z mieszkańcami gminy Lubań. Odbyłem wiele bardzo ciekawych, interesujących rozmów. Dziękuję za wszystkie słowa pozytywnej oceny, za wszystkie słowa wsparcia, jak i również dziękuję za słowa konstruktywnej krytyki. Najważniejsze, żebyśmy my wspólnie, jako mieszkańcy gminy Lubań, potrafili ze sobą rozmawiać. Ja się cieszę, że do tej pory widzę dużą chęć, żeby mogło się nam to udać. Chcę tutaj pokrótce w tym filmiku powiedzieć o trzech filarach nowoczesnej gminy w moim pojmowaniu o rozwoju gminy. Ale już dzisiaj zapraszam również Państwa na następne nagranie, które będzie w niedzielę 17 stycznia, gdzie szczegółowo opowiem każdy punkt swojego programu. Dzisiaj są tylko trzy główne elementy, to tak naprawdę zarys mojego programu, ale też pokazując taki program w pigułce, pokazujące na czym chcę się skupić. Przede wszystkim po pierwsze gmina musi być przyjazna inwestorom i przedsiębiorcom. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa małe funkcjonujące na terenie gminy, to przede wszystkim nie przeszkadzać. Sam przez ponad 4 lata prowadziłem własną działalność gospodarczą, więc wiem, że urzędy mogą albo przeszkadzać, albo pomagać. Chciałbym, żeby Urząd Gminy Lubeń był tym drugim urzędem. Po drugie, gmina przyjazna mieszkańcom. Tutaj duży jest obszar działania, natomiast chcę podkreślić jedną rzecz, bo w ostatnich dniach, jak się spotykam z mieszkańcami gminy Lubeń, docierają do mnie informacje o bardzo dużych problemach, jeśli chodzi o wykluczenie cyfrowe. Jest brak dostępu do nowych technologii, brak dostępu do internetu. W wielu miejscach nawet jest problem z zasięgiem telefonii komórkowej. To jest wyzwanie, przed którym stoi gmina Lubeń i myślę, że powinniśmy się również na tym mocno skoncentrować. I trzecia kwestia, o której chcę tutaj wspomnieć, to jest ochrona środowiska i gmina przyjazna środowisku naturalnemu. Więc przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że gmina musi wspierać finansowo wszystkie działania służące temu, aby mieszkańcy korzystali, wdrażali różne programy i inwestycje. Należy tutaj postawić na przede wszystkim program Czyste Powietrze, wymiana pieców w gospodarstwach domowych oraz druga rzecz, którą chciałbym wprowadzać w gminie Lubeń, to wspieranie, współfinansowanie, to znaczące współfinansowanie nawet do 70% domowych instalacji fotowoltaicznych. Dobrym przykładem, który obserwuję w ostatnim roku, są działania gminy wiejskiej Pabianice, gdzie ten program w zeszłym roku został uruchomiony, obecnie trwa nabór wniosków o dofinansowanie. To tak pokrótce przedstawiłem zarys według siebie nowoczesnej gminy. Następne nagranie, tak jak wspomniałem, będzie 17 stycznia. Na ten moment dziękuję Państwu. Zachęcam do kontaktu ze mną. Zapraszam do spotkań na żywo, do spotkań przez komunikatory internetowe oraz rozmów telefonicznych. Dziękuję i do zobaczenia.